Hej kochani, temat, który dzisiaj Wam zaproponuję, nie będzie raczej tematem nowym, ponieważ już dotykaliśmy tematów podobnych z różnym zakończeniem, ale mimo wszystko ten kończy się troszeczkę inaczej, a dodatkowo pokazuje, jak działanie sądów, a raczej ich gatunków i kategorii, może wpływać na przebieg oraz rezultat procesu. Tak więc dzisiaj chciałabym Was serdecznie zaprosić do Lwowa. Co prawda wiem, że to już nie jest część Polski, ale mimo wszystko w dwudziestoleciu międzywojennym nadal Lwów był częścią Polski i chciałabym Wam przedstawić sprawę właśnie z tego rejonu. Zapraszam. Jest 7 września 1931 roku. Lwów, Lewandówek. Jest to przedmieście, na którym rozciąga się pasmo białych zabudowań. Małe parterowe domki zamieszkane były przez lwowskich robotników, troszkę biedniejszą ludność oraz uboższych funkcjonariuszy różnych instytucji państwowych i miejskich. W jednym z takich domków mieszkają państwo Koszyczkowie wraz z przysposobionym synem, 11-letnim Stanisławem. Jedna z wersji mówi nawet, że jest to nieślubny syn Rudolfa Koszyczka z jakąś nieznajomą kobietą, którego ten adoptował wraz ze swoją młodą żoną, Anną, a raczej może nie tyle adoptował, co po prostu któregoś dnia przyprowadził do domu, stwierdzając, że oni dzieci przecież i tak nie mają, więc mogą zrobić wyjątek i zrobić jakiś dobry uczynek dla sieroty. Rodzice dziewczyny od samego początku są przeciwni związkowi pary. Nie podobało im się to, że Rudolf prowadził raczej rozwiązły tryb życia, a nawet, no jak się okazało, ma nieślubnego syna. Dziewczyna jednak nie słuchała rad rodziców. Widocznie miłość w tym wypadku zwyciężyła, a myślę, że wielu z Was przyzna, że ta pierwsza młodzieńcza miłość bywa naprawdę ślepa na dobre rady. Rudolf był 34-letnim konduktorem tramwajowym we Lwowie. Ale nie zawsze jego kariera zawodowa szła właśnie taką drogą, ponieważ kiedy poznawał swoją żonę, Annę, i ślubował jej przed Bogiem, pracował w Wojsku Polskim na stanowisku sierżanta. Wtedy małżeństwo zamieszkało w Kielcach, gdzie mężczyzna pełnił służbę. Niestety, niemal już na samym początku tego małżeństwa okazuje się, że Rudolf nie jest ani zbyt dobrym mężem, ani też zbyt dobrym pracownikiem. Dla Anny, która ma zaledwie 18 lat i nagle staje się żoną, był to szok. Jej mąż wydawał rozrzutnie pieniądze na prawo i lewo. Najczęściej było to fundowanie swoim kochankom różnych rozrywek. Miał ich zresztą bardzo wiele. I kochanek, i rozrywek. Swoją żonę traktował raczej jak darmową gosposię niż jak obiekt westchnień. Często zresztą miał do niej pretensje o źle przygotowany obiad czy niedbale wysprzątane mieszkanie. Rudolf posiadał też silną rękę, z której bardzo często korzystał. Para więc raczej nie jest zbyt udanym i szczęśliwym małżeństwem, a rozstaje się nawet po jakimś czasie. Anna wyprowadziła się wtedy od męża i udało jej się zatrudnić jako guwernantka. Rudolf zaś zostaje przeniesiony ze swojej służby w Kielcach do Pińczowa. I można tutaj powiedzieć, że Anna ma takie szczęście w nieszczęściu, ponieważ choć w małżeństwie jej się nie układa, no to udało się znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, co w dwudziestoleciu międzywojennym nie było aż takie proste. Pracowali głównie mężczyźni, jeżeli kobietom udało się już zdobyć jakąś posadę, no to zwykle to były zawody typowo kobiece, właśnie takie jak gosposia czy asystentka biurowa. Ale były pewne zasady, których pracujące kobiety złamać nie mogły. Nie mogły na przykład posiadać dzieci. Niemile widziane było też, by pracująca kobieta była mężatką. Według panujących wtedy obyczajów kobieta zamężna powinna przede wszystkim zajmować się domem, a nie pracą zawodową. To na głowie mężczyzny było utrzymanie domu. I nawet jeżeli wszystkie zarobione pieniądze przepijał czy przeznaczał na panie lekkich obyczajów, tak jak to zresztą miał w zwyczaju właśnie Rudolf, to wtedy to nikogo nie interesowało. W końcu to on jest głową domu i to on tutaj podejmuje decyzje. Koszyczkowe jednak udało się pracę znaleźć.
Może to dlatego, że oficjalnie nie obnosiła się ze swoim małżeństwem, para się rozeszła. Może nadal byli małżeństwem, nie mieli rozwodu ani separacji, ale no, kobieta musiała sobie jakoś sama radzić. Może pomógł też fakt, że Koszyczkowie, prócz przysposobionego syna Stasia, nie posiadali innych dzieci. Nie wiem, kto w trakcie rozstania zajmował się dzieckiem, czy jego ojciec, czy też Anna. Podejrzewam, że może jednak dziecko zostało ze swoim biologicznym ojcem, skoro Annie udało się znaleźć jakieś zatrudnienie. Ale wiem jednak, że Rudolf dosyć mocno korzysta z życia w trakcie swojej rozłąki z żoną. Hulał ile wlezie, trwonił pieniądze, narobił długów, a według niektórych źródeł nagrabił sobie również w wojsku, za co w końcu został wydalony ze służby. Oczywiście obok niego non-stop kręciło się mnóstwo kobiet, których towarzystwo mężczyzna uwielbiał ponad wszystko. Jak zresztą określiła go jedna z gazet, Rudolf zmieniał kochanki jak przedwojenna elegantka rękawiczki. Pomimo problemów mężczyzny, para schodzi się ponownie. Anna rezygnuje z posady guwernantki, ale udaje jej się znaleźć posadę konduktora tramwajowego dla swojego męża. Małżeństwo wraz z synem przeprowadza się wtedy do małego domu w Lewandówku. Ale rozstanie pary nic nie zmieniło w ich relacjach. W sumie to nie do końca wiadomo, dlaczego oboje postanowili do siebie wrócić. Anna z małżeństwa nie czerpała nic poza frustracją i bezsilnością. Wciąż znajdowała w garderobie swojego męża powciskane jakieś liściki miłosne od innych kobiet czy inne dowody zdrady. Nadal słyszała z ust męża kpiące słowa, no i oczywiście w dalszym ciągu musiała czuć jego silną rękę. Ale jak już znamy tutaj tło historii, no to wróćmy do 7 września. Wiemy już, że na Lewandówku mieszkają państwo Koszyczkowie, którym raczej średnio w małżeństwie się układa. Nie wiemy natomiast, że tuż obok Lewandówki bądź Lewandówka znajduje się budka kolejowa, w której służbę pełnią zwrotnicy. Tego poranka jest to Stefan Drozdowski. Pracownik kolei spokojnie siedzi w drewnianej budce, raczej chyba nie spodziewając się zakłóceń w swojej pracy. Ale ten dzień ma zapamiętać do końca swojego życia. Około godziny 8 rano do jego budki podbiega roztrzęsiona kobieta. Jest to Anna Koszyczkowa. Wzburzona opowiada Drozdowskiemu o awanturze, jaka wywiązała się w jej domu pomiędzy nią a jej mężem. Rudolf miał bawić się nożem i wygrażać nim swojej żonie, twierdząc, że zrobi jej krzywdę. Anna wcisnęła pracownikowi kolei klucze do swojego domu. Ten, zdezorientowany, zapytał, o co jej chodzi. Kobieta odpowiedziała, aby ten udał się pod adres jej zamieszkania i sam zobaczył. Potem oddaliła się w bliżej nieokreślonym kierunku i zniknęła z pola widzenia Drozdowskiego. Mężczyzna z jednej strony zaintrygowany, z drugiej zaś naprawdę poważnie zaniepokojony, postanawia spełnić prośbę kobiety. Opuszcza swoje miejsce pracy i kieruje się w stronę domu państwa Koszyczków. Ma jakieś dziwne podejrzenia, że musiało stać się coś złego. Przekręca klucz w drzwiach, wchodzi do pomieszczenia kuchennego i okazuje się, że jego przypuszczenia były jak najbardziej słuszne. W łóżku leżał Rudolf Koszyczek. Pościel, na której leżał mężczyzna, była żywo-czerwona. Drozdowski natychmiast wzywa pogotowie oraz policję. Co prawda pogotowie na nic się zdało, ponieważ na ratunek mężczyźnie było już zdecydowanie zbyt późno. Policja zaś niemal od razu stwierdziła, że za zbrodnią stoi nie kto inny jak żona pana Koszyczka, Anna. Przemawiało za tym co najmniej kilka faktów. Po pierwsze, kobieta sama zgłosiła się rano u drożnika i wręczyła mu klucze do swojego domu, informując przy tym, że stało się coś złego. Po drugie, sąsiedzi chórem zeznali, że w małżeństwie od dawna nie działo się dobrze. Para schodziła się i rozchodziła. Za ich drzwiami ciągle słychać było podniesione głosy, a zdrady małżeńskie były tutaj na porządku dziennym.
Dodatkowo część osób donosiła, że Koszyczkowa dosyć często chodziła posiniaczona, wykręcając się przy tym różnymi upadkami i swoją niezdarnością. Z Rudolfem też wcale nie było lepiej. Często chodził zadrapany, a sąsiedzi plotkowali o ostrych paznokciach Anny Koszyczkowej. A po trzecie, sam syn pary, który akurat w trakcie całego zdarzenia przebywał w szkole, zeznał policji, że jego rodzice strasznie pokłócili się dzień wcześniej, ponieważ jego ojcu podobno nie spodobało się to, że matka podała na obiad jedynie zupę z kluseczkami. Miał za to popchnąć ją i małego Stanisława do pokoju, a później tam ich zamknąć. Odgrażał się przy tym swojej żonie, a kiedy mu się znudziło, poszedł spać. Wszystkie te mniejsze lub większe puzzle układały się policji w jedną spójną całość. Trzeba pilnie odnaleźć Annę Koszyczkową. Prawdopodobnie to właśnie ona postanowiła wymierzyć swojemu mężu sprawiedliwość. Funkcjonariusze inicjują poszukiwania i trzeba przyznać, że skuteczne, ponieważ tego samego dnia, późnym wieczorem, udaje im się ją odnaleźć w domu przy ulicy Gipsowej. Mieszkał tam Kazimierz Szpunar, jej daleki krewny. Anna Koszyczkowa zostaje ujęta. Dość chętnie składa swoje zeznania, choć zaznacza, że nie wszystko pamięta. Działała bowiem w jakimś amoku i nie do końca wie, co się stało. Jest również zdziwiona, gdy policję informuje o śmierci Rudolfa. Anna była przekonana, że jedynie zraniła swojego męża, dlatego też zamknęła go na klucz i szybko uciekła, bo bała się, że po prostu mężczyzna w jakiejś furii postanowi jej się odpłacić. Zresztą kobieta twierdzi, że cała ta tragedia zaczęła się właśnie od tego, że jej mąż wyciągnął nóż i zaczął jej grozić. Kiedy zbliżył się do Anny, kobieta, niewiele myśląc, uderzyła swojego męża żelazkiem w głowę. Bała się, co zrobi jej mąż ze świeżo naostrzonym nożem. Co było dalej, twierdzi, że nie pamięta. Wie jedynie, że uciekła. Koszyczkowa informuje również policję o swoim życiu z Rudolfem, które już na samym początku małżeństwa było pasmem nieszczęść. Mężczyzna potrzebował jej, aby móc przysposobić swojego nieślubnego syna. Traktował ją jak swoją darmową gosposię i zdradzał na prawo i lewo. Włóczył się po lokalach, w których alkohol i panie lekkich obyczajów były jego chlebem powszednim. Ponieważ tryb życia mężczyzny był bardzo rozrzutny, to parze nie starczało na godne życie. Z czasem nawet Rudolf zaczął zaciągać pożyczki, jedna za drugą. Oczywiście nie miał z czego ich spłacać, a pijalnia wódki oraz nowo poznane kobiety były ważniejsze. W mieszkaniu państwa Koszyczków pojawiał się więc coraz częściej egzekutor sądowy, który na poczet długów zabierał coraz więcej sprzętów domowych małżeństwa. Kobieta była już na skraju załamania. Nie dość, że mężczyzna, którego poślubiła, całkowicie jej nie szanuje, zdradza z każdą nowo poznaną kobietą, no to jeszcze w dodatku roztrwania majątek, którego zresztą i tak nie mieli zbyt wiele. Zastrasza kobietę, grożąc jej niemal codziennie. W końcu przyczyniło się to do jego końca. Jak powiedziała policji kobieta, żyć z nim nie mogłam. Był brutalny w stosunku do mnie. Bawił się w każdą noc wolną od służby z innymi kobietami. Kompletnie zaniedbywał mnie. W ogóle nie troszczył się o dom. 75% pensji przehulał. Prosiłam go, by zaprzestał hulanek. Śmiał się ze mnie. Policja nie do końca jest pewna, czy może wierzyć kobiecie. Jeżeli działała ona w obronie własnej, no to dlaczego Rudolf Koszyczek leżał w łóżku? Czyżby Koszyczkowa kłamała i wcale nie zaatakował jej najpierw tego feralnego poranka? Może to jednak kobieta postanowiła z premedytacją odebrać życie mężczyźnie, którego winiła za wszystkie swoje nieszczęścia? To, w jaki sposób zginął Rudolf Koszyczek, mieli orzec biegli lekarze. Koszyczkowa zaś została aresztowana i miała oczekiwać na proces. Początkowo prasa wróżyła jej nawet proces doraźny. Sąd jednak nie dopatrzył się ku niemu przesłanek i kobieta miała być sądzona w trybie
normalnym. A dokładniej mówiąc, to we Lwowie obowiązywał sąd przysięgłych. Myślę, że nie muszę tego za bardzo tłumaczyć, ponieważ wszyscy wiedzą, jak funkcjonuje sąd przysięgłych, ale pokrótce opowiem w razie, gdyby jednak znalazł się ktoś, kto nie ma o tym pojęcia. Sąd przysięgłych składał się z sędziego, który prowadził rozprawę, oraz przysięgłych, którzy decydowali o wyroku oraz werdykcie. Tak więc to sędzia decydował, kogo powołać na świadków, kogo przesłuchać, jak przesłuchać, ale tak naprawdę nie miał za bardzo jakiegokolwiek wpływu na wyrok, jaki wydadzą przysięgli. Ale żeby nie było aż tak nudno, że Koszyczkowa została postawiona przed sądem zwykłym zamiast sądu doraźnego, no to tutaj trzeba nadmienić, że kiedy prasa poinformowała o aresztowaniu kobiety, to 34-letni Józef Reguła i 40-letni Marcin Duda postanowili skorzystać z okazji. No bo skoro Anna Koszyczkowa przebywa w areszcie, a jej mąż Rudolf na cmentarzu, no to przecież logiczne, że ich dom musi stać pusty. Głupi by więc nie skorzystał, nie spróbował się wzbogacić. Panowie uzbroili się więc w łomy, wytrychy i inne złodziejskie narzędzia i udali się na Lewandówek. Niestety, rabusie chyba przecenili swoje siły albo nie docenili policji, ponieważ nie przewidzieli, że miejsce zbrodni będzie wciąż pilnowane przez stróży prawa. Zostali więc szybko złapani na gorącym uczynku i zaaresztowani. Dziś pewnie nazwalibyśmy ich sępami żerującymi na tragedii ludzkiej. Ale w dwudziestoleciu międzywojennym było inne określenie na takich ludzi. Nazwano ich ludzi krukami. Jak widać, niezależnie od czasów, w jakich żyjemy, egoistycznych hien jakoś nigdy nie brakowało. Proces Anny Koszyczkowej rozpoczyna się 19 grudnia 1931 roku, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Rozprawa miała w założeniu trwać 2 dni, a prowadzić ją miał sędzia okręgowy medyński. Koszyczkowa jako oskarżona zeznaje jako pierwsza. Nie da się nie zauważyć, że jest kobietą bardzo urodziwą. Widać też, że bardzo przeżywa to, co mówi. Spazmatycznie płacze, mdleje w trakcie składania zeznań i wyjaśnień, a jeżeli już udaje jej się coś powiedzieć, to mówi bardzo cicho, wręcz ledwo słyszalnie. Kobieta zeznaje przed sądem to, co już wiemy. Jej pożycie z mężem było nieszczęśliwe od samego początku. Była ignorowana przez męża, który traktował ją nie jak żonę, a jak darmową pomoc domową. Zdradzał ją na prawo i lewo, w ogóle się z tym nie kryjąc. Groził jej, że kiedyś w końcu nie wytrzyma i pozbędzie się kobiety. A dokładniej mówiąc, to używał słów: muszę z tobą skończyć. Jakby tego wszystkiego było mało, przez swój rozwiązły tryb życia mężczyzna nabawił się choroby wenerycznej, którą później zaraził swoją małżonkę. 6 września wieczorem pomiędzy nią a mężem rozegrała się wielka awantura, która dotyczyła ich sytuacji finansowej. Jak zeznaje Koszyczkowa, ja i mąż spaliśmy w pokoju, dziecko zaś w łóżku w kuchni. Tym razem mąż nie chciał spać ze mną w pokoju i położył się do łóżka dziecka. Robiąc dziwne ruchy i grymasy, zamknął na zasłówkę drzwi tak, bym nie mogła wyjść z pokoju. Z tego powodu wywiązała się między nami wymiana zdań i w rezultacie mąż zostawił drzwi otwarte. Na drugi dzień rano, gdy już dziecko poszło do szkoły, mąż wstał i usiadł na łóżku. Z wystosowanych do mnie gruźb i ruchów jego odniosłam wrażenie, że chce mi zrobić krzywdę. Zwłaszcza, że zauważyłam, iż szuka czegoś pod poduszką. W tej samej chwili zobaczyłam w jego ręce nóż. Nie namyślając się dłużej, chwyciłam żelazko, którym uderzyłam go w głowę. Dalszego przebiegu zdarzenia nie pamięta, choć według ustaleń chwyciła za nóż i zadała mężowi 5 ciosów w brzuch. Lekarze ustalili, że ostrze przebiło żołądek i jelita. Po całym zajściu kobieta uciekła. Długo nie wiedziała, co ze sobą zrobić, więc jeździła bez celu tramwajami po mieście. I trochę to ironiczne, patrząc na to, że jej mąż pracował właśnie jako konduktor tramwajowy. W końcu kobieta powzięła decyzję, aby udać się do swojego krewnego, Kazimierza Szpunara. Tam też została odnaleziona przez policję i aresztowana.
Przez salę sądową przetoczyła się masa świadków, która co prawda o samym zajściu nie miała nic do powiedzenia, jednak przez lata była cichymi obserwatorami życia małżeństwa Koszyczków. Mogli więc dostatecznie naświetlić relacje, jakie panowały między Anną a Rudolfem. I tak jako pierwsi przed sądem stają byli koledzy z pierwszej pracy Koszyczka, czyli z wojska. Wszyscy oni potwierdzają, że Rudolf prowadził hulaszczy tryb życia. Miał skłonność do romansów, więc ciągle obok niego widywało się nowe kobiety. Choć oficjalnie już dawno miał obrączkę na palcu, to raczej się z tym nie przejmował. W końcu tryb jego życia zdecydował o jego upadku. Rudolf Koszyczek dopuścił się, jak to określili koledzy, nadużyć pieniężnych, cokolwiek to mogło oznaczać, za co został wydalony z wojska. Podobną laurkę wystawili denatowi koledzy z zajezdni tramwajowej. Według nich mężczyzna był hulaką, który nie liczył się za bardzo z nikim, a jedynie ze samym sobą. Swoje potrzeby stawiał na piedestale, no a że priorytetem dla Rudolfa były piękne kobiety oraz pieniądze, no to wiadomo, jak to wszystko mogło wyglądać. Mężczyźni zeznawali również, że Koszyczek nie miał nigdy problemów z nawiązywaniem nowych znajomości z kobietami, gdyż był przez nie bardzo lubiany. Jeden ze świadków, a dokładniej mówiąc szwagier Rudolfa Koszyczka, zeznał, że zdrady małżeńskie nie były jednak tylko domeną mężczyzny. Według niego Anna wcale nie pozostawała dłużna swojemu mężowi. Poza nim nikt więcej jednak nie donosił o niewierności małżeńskiej ze strony kobiety, a przynajmniej nie na sali rozpraw. A sama zainteresowana zaprzeczyła tym oskarżeniom, ale jak było naprawdę, tego raczej się nie dowiemy. Sąsiadki państwa Koszyczków wystawili oskarżonej jak najlepsze opinie. Twierdzili, że była dobrą gospodynią domową, która dbała zarówno o dom, jak i o syna, który tak naprawdę nawet nie był jej rodzonym synem. Niestety jej mąż zdawał się tego nie doceniać. Koszyczkowa miała regularnie chodzić po lewandówku pośniaczona i z widocznymi obdrapaniami. Oficjalnie próbowała maskować to, co działo się w jej domu i udawała, że wszystkie sińce są wynikiem jej nieuwagi i upadków, których kobieta doznała w wyniku jakichś potknięć. W tajemnicy jednak zwierzała się swoim najbliższym przyjaciółkom, że mąż ją regularnie bije. Co zresztą wiedzieli wszyscy, no i nikt za bardzo kobiecie nie wierzył w jej tendencje do upadków i otarć. Jak widać, ta sama wymówka ciągnie się przez lata, po dzisiejsze dni nawet. Na sali zeznawał również cały szereg kobiet, z którymi Rudolfa łączyły zażyłe relacje. I skoro Koszyczek był przez damskie grono lubiany, no to można przypuszczać, że chociaż one przedstawią mężczyznę w nieco lepszym świetle. Ale nic bardziej mylnego. Okazuje się, że nawet one były przez Rudolfa wykorzystywane. Mężczyzna korzystał z ich gościnności oraz uległości, ale tylko do momentu, w którym te dawały mu swoje pieniądze. Kiedy zaczynały zamykać przed nim swoje portfele, wtedy też zamykało się serce Koszyczka, a mężczyzna od razu rozglądał się za nowym obiektem westchnień oraz gotówki, rzecz jasna. Wyszło więc na jaw, że Rudolf Koszyczek nie do końca był jedynie skłonnym do romansów amantem, ale przede wszystkim traktował kobiety przedmiotowo, jak swój kranik z gotówką. Jedna z kobiet zeznała, że pożyczyła mężczyźnie $30 oraz 80 zł w gotówce. Kiedy jednak upomniała się o zwrot, ten wyparł się wszystkiego i wykpił kobietę. Tej już nigdy nie udało się odzyskać swoich pieniędzy. Sąsiedzi pary zeznali również, że zaobserwowali, iż na kilka dni przed tragedią Koszyczkowa biegała wokoło swojego domu niekompletnie ubrana. Za to była bardzo poddenerwowana i widać było, że wydarzyło się coś bardzo złego. Nikt ze znających jednak nie wiedział, co zaszło tego dnia pomiędzy małżonkami, ponieważ kiedy kobieta była zatrzymywana przez nich i pytana, to dosyć bełkotliwie odpowiadała, tak jakby była w jakimś głębokim szoku czy amoku. Zeznawał również szef Rudolfa Koszyczka. Poinformował on sąd, że kiedy wręczał swojemu pracownikowi ostatnią wypłatę, ten miał skierować do niego słowa: to ostatni raz, kiedy odbieram pieniądze, bo za miesiąc o tej porze będę leżał na cmentarzu.
I brzmi to trochę jak groteska, kiedy wiemy już, co się stało z mężczyzną. Ale wbrew pozorom, Koszyczek nie miał na myśli tego, że zginie z rąk małżonki. Według szefa mężczyzny raczej chodziło mu o to, że to on w końcu nie wytrzyma i pozbawi kobietę życia, za co zapewne zostanie skazany na najwyższy możliwy wyrok. A był to wyrok szubienicy. Jak więc widzimy, obraz Rudolfa, jaki wyłonił się podczas procesu sądowego, był raczej daleki od ideału. Na sali chyba nie było osoby, która powiedziałaby cokolwiek w obronie nieszczęsnego mężczyzny. Na korzyść oskarżonej przemawia również opinia biegłych psychiatrów, doktora Foxa oraz doktora Mańkowskiego. Obaj oni orzekli, że u kobiety nie stwierdza się żadnej choroby umysłowej. Cierpi ona jednak na zanik pamięci. Według znawców, do pierwszego uderzenia oskarżona była przytomna, wiedziała, co robi. Później zaś straciła świadomość. Skutków choroby wenerycznej, którą oboje byli dotknięci, lekarze nie stwierdzili. A co do bólów głowy, na które skarżyła się Koszyczkowa, to znawcy nie dziwią się, że takie straszne pożycie małżeńskie mogło wywołać ból głowy. Kompletnej amnestii jednak u niej nie stwierdzono. Przysięgli po krótkiej naradzie o godzinie 20:30 ogłaszają wyrok. Wynikiem 11 głosów zatwierdzają winę Koszyczkowej, która była bezsporna. Oskarżona sama zresztą przyznała się przed sądem do czynu, który popełniła. Natomiast to, co szokuje najbardziej w tej sprawie, to fakt, iż przysięgli 7 głosami zadecydowali o tym, iż Anna Koszyczkowa działała w silnym afekcie, czym karygodność jej postępowania została zdecydowanie umniejszona, a co za tym idzie, z chwilą ogłoszenia wyroku oskarżona stała się kobietą wolną, gdyż została całkowicie uwolniona od jakiejkolwiek kary. Na sali rozpraw rozległy się gromkie brawa. Publiczność nie ukrywała, że jest to werdykt, na jaki wszyscy czekali. W tamtych czasach kobiety nie mogły pozwolić sobie na zbyt wiele. Zamężne były niemal całkowicie uznawane za własność swojego męża. No a co za tym idzie, wielu mężczyzn skwapliwie to wykorzystywało, tak jak zresztą robił to pan Koszyczek. Jego jednak spotkała zasłużona kara, a jego oprawczyni wychodzi wolna. I można tutaj powiedzieć naprawdę wiele na temat tej sprawy. Wyrok pewnie części z was się spodoba i będziecie zadowoleni, że kobieta wyszła na wolność. Część z was pewnie będzie psioczyć, że winny jest winny i nigdy nie powinien wychodzić bez kary, bez względu na okoliczności popełnienia swojej zbrodni. A ja wam powiem, co mnie najbardziej ubodło w tej sprawie. Już na początku kwietnia 1932 roku, dokładniej mówiąc 10 kwietnia, gazety donosiły o zamążpójściu wdowy po Rudolfie Koszyczku. I wiecie, kogo poślubiła kobieta? Drozdowskiego. Przypomina wam się to nazwisko? Pan pełniący służbę w budce kolejowej nieopodal domku państwa Koszyczków. Dokładnie ten sam, który po otrzymaniu kluczy od Anny znalazł ciało jej męża i zawiadomił o całym zdarzeniu policję i pogotowie. I wiecie, może być tak, że to jedynie zbieżność nazwisk. Ale jeżeli gazety jednocześnie informują i piszą też o tym, że był on jednym z głównych świadków w procesie Koszyczkowej, no to chyba odpowiedź mamy na tacy. Jest to dokładnie ten sam mężczyzna. I również można gdybać, że pomiędzy parą rozgorzała tak wielka miłość po uwolnieniu kobiety z aresztu oraz po odstąpieniu od wymierzenia kary za popełnioną zbrodnię. Ale czy to nie byłoby zbyt melodramatyczne? Jak dla mnie, to wszystko było dosyć grubymi nićmi szyte. Co prawda, być może nie powinnam w tę historię wklejać swoich przemyśleń, ponieważ staje się ona dosyć bardzo subiektywna, ale czy waszym zdaniem nie mogło być tak, że para już wcześniej miała ze sobą romans? Przecież coś takiego przebąkiwał na sali rozpraw szwagier Rudolfa, tylko został zignorowany, ponieważ wszyscy inni mówili o tym, jaki Rudolf był zły i niedobry, a jaka Anna była wspaniała i ciepła. A może Anna nieprzypadkowo udała się z kluczami do mieszkania właśnie na Drozdowskiego? Może posuńmy się dalej? Może nawet zaplanowali to razem?
Co prawda wybiegam tutaj za bardzo fantazją, ale sama jestem bardzo ciekawa, jak naprawdę wyglądała ta sprawa. Czy sprawiedliwości naprawdę stało się zadość? Czy jednak Anna Koszyczkowa była bardzo sprytną manipulatorką, której udało się wybronić i wyjść obronną ręką z całego tego zajścia? Jestem ciekawa, co wy będziecie myśleć na temat tej sprawy, więc od razu zachęcam was do pozostawienia swoich przemyśleń w komentarzu. A ja na zakończenie jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że sprawa Koszyczkowej była drugą lwowską sprawą, w której kobieta została uniewinniona przez sąd przysięgłych za zbrodnię, jakiej dokonała na mężu, a później po raz drugi wyszła za mąż. Co prawda nie wiem, jaki był pierwszy przypadek, ale jak tylko go odszukam, to oczywiście wam go bardzo chętnie przedstawię, o ile macie taką ochotę. Dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani. A ja powoli się z wami żegnam, ponieważ mam nadzieję, że nie słyszycie, ale jestem trochę zakatarzona. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek był zdatny do wysłuchania. Do usłyszenia, mam nadzieję, bardzo szybko.